Witajcie, myszki, z tej strony kolejny odcinek z Hardline 4 na DLC Trial of Allegiance. Jako Ameryka do Sul. No, zapewne Ameryka Południowa, to jest dosłownie po hiszpańsku czy coś takiego. No, albo po portugalsku chyba bardziej. No, w ostatnim odcinku niestety trochę nam... Mamy opór przez Peru, ponieważ Peru wyprodukował tak dużo dywizji, że my dosłownie nic nie możemy tym zrobić. No... Słabo. Teraz to, co ja próbuję osiągnąć, to jest po prostu szukanie jakichś badań, cokolwiek, co nam pomoże, ale tutaj, co to jest, otrzymanie plus jeden do planowania. Nice, to może się nawet przydać. Ale raczej nasi przywódcy, których korzystamy, to raczej nie dostaną. Więc powoli tutaj przechodzimy. To, co musimy popatrzeć sobie, czy Ekwador gwarantuje niepodległość Kolumbii. Kolumbia... gwarantuje. Czyli między sobą gwarantują. To jest najważniejsze, żeby między sobą gwarantowali. My nie mamy na Kolumbię? What? A dlaczego nie? Jaki jest powód, że Kolumbii akurat nie możemy? Zgaduję, że jakbyśmy zaatakowali Ekwador, to wszystko skończy się mega szybko. Więc już prawie jesteśmy przy stolicy, co jest chyba ich jedynym punktem zwycięstwa. I gdyby może... bardziej się do tego przygotował, to bym zrobił desant na stolicę i to byłby koniec wojny, ale zapomniałem tego zrobić. Na szczęście dzięki temu dostaliśmy strasznie dużo doświadczenia armii. Jak sami widzicie, wzrost jest ogromny. Zrobiliśmy już całą, jeżeli chodzi o drzewko doktryny. Niestety straciliśmy prawie milion osób w trakcie tego. Też tutaj mamy... możemy się modernizację zrobić. Ciekawe. No. Chodzi o to, że nie chcę jeszcze tego zrobić, póki nie przejmiemy tego regionu, bo chyba tutaj musimy kontrolować cały region. Więc to jest taki haczyk. A w międzyczasie po prostu poczekamy sobie tutaj. No, zaczęliśmy sobie bronić. No, bywa. Siła zwykłego żołnierza liczyła w przemysł i motoryzację, dostępne jako wojskowa organizacja przemysłowa. To było zorganizowane. Nie, to jest o wiele lepiej działa, wygląda. Poparcie do wojny. To by się przydało, bo straciliśmy strasznie dużo ludzi. I by się przydało jeszcze wykorzystać te wprowadzenie wojny, nie działania propagandowe. Tak, by się przydało to zacząć robić w takim razie, bo straciliśmy strasznie dużo ludzi. To jest główny powód, dlaczego nasi obywatele nas nienawidzą, że rzucamy po prostu ludźmi jak kamieniami. Okej, możemy integrację państwa zrobić tego, co dosłownie przed chwilą przyjęliśmy. Ale ja robię tak po kolei, dlatego że nie mogłem przeczytać co dokładnie, co to jest. Jakby było tylko na mapie, to nie byłoby problemu, a tak to samy mamy zrobić. Okej, rajdy myśliwców. Okej. No i jesteśmy przy stolicy. I to wszystko. Więc kontynuujmy tutaj kolejne badania. Chociaż powinienem przenieść się już na bardziej w stronę, jak to powiedzieć, w stronę karabinów. To tego mi zabrakło. Ale skończyła się wojna. Jak to nich marynarka? Tego słowa. No. Ale niestety będziemy mieć dosyć duże minusy przez to, że nie traktowaliśmy ludzi poważnie. Ale teraz to możemy sobie tak to wziąć. Mamy bardzo niskie. Co jest takiego? Bo to robimy. To mamy bardzo wysokie. No. Okej, w takim razie, jeżeli mamy tutaj wojnę z Kolumbią mieć... bo w takim razie tak wystawmy te dywizje. Dywizje chyba nam się nie produkują, bo nie mamy sprzętu wsparcia. Tak, sprzętu wsparcia nie mamy. Możemy już trochę pozamieniać, dodać tutaj trochę, do myśliwców powrócimy. I może też tutaj wystawiłem sobie close air support, żebyśmy mieli. Okej.
Na szczęście nie musimy nic robić w międzyczasie, możemy już integrować te regiony, to mi się podoba. Więc poczekajmy sobie chwilę. Niech nasza armia się tutaj rozstawi. Trochę jeszcze podbudowałem sobie kolej. Tak, tutaj takie piąteczki zostały stworzone, ale widzę, że kompletnie tutaj niczego nie ma. Na tutaj wybudowała się jakaś też kolej. Możemy też tak pociągnąć, wybudować tutaj punkt zaopatrzenia. Tutaj też punkt zaopatrzenia wybudujmy. I to powinno... Jezu, ta kolej. Dobra, trochę więcej to będzie nas kosztowało. Dobra, na razie to damy sobie na sam dół. Niech tutaj nasze fabryki zrobią. Jak sami widzicie, mamy ich mnóstwo. Dzięki temu, że mamy bank centralny. Okej, okay, Kościół zachorował. Bywa. No i kolej powoli się będzie budowała. Tak powoli, że nawet nie widzimy, że się rusza. Czekajcie, co? Bo się zmniejszyło się, a to... O, ma się los. To tak szybko budujemy, że nawet nie widzimy, że się to porusza w ramach tego. I tak to będzie trwało dosyć długo. No, pół roku budowa to dosyć straszne. Okej, okay, departament propagandy. Do was nie będę dołączać, co wy chcecie, żebym się zabił? Chyba tak. Tempo budowy fabryk, może nie, może tutaj zobaczymy. Tutaj na pewno mamy własną ikonkę, tak, to znaczy, że chyba każdy ma własną ikonkę. To dziwne, bo wydawało mi się, że mamy... A może mi się wydawało, tak naprawdę łatwo jest skopiować drzewko i tu po prostu zmienić ikonki i to wszystko, więc zgaduję, że to tak zrobili. Dobra, na razie i tak tutaj się zajmują. My sobie lepszą broń ogarniemy tylko. I integracja, bo mamy już 78 milionów. W ogóle mamy pobór na 2,5%, więc jak tylko dodamy sobie 2,5, to dosłownie wtedy będzie wielki boom, jeżeli chodzi o to. Ale my już tutaj sobie ogarniamy. I wypowiedz wojnę. Bum. O, i dołączyła Kolumbia. Kto by się spodziewał? Wcale się nie spodziewaliśmy, że Kolumbia dołączy. A możemy zrobić taki jeden wspólny front i wiecie, no i zaatakować ich razem. I zrobić to agresywnie, dlatego że dosłownie możemy przejść o tak, albo tak. To jest ta prowincja. Co to jest za prowincja? Ona jest okropna. Dobra. Tutaj oczywiście mamy strasznie dużo tych, co mi się nie podoba. Oraz pokazuje, że niby mają dużo samolotów, co nie jest prawdą. Więc wyślijmy naszego szpiega tutaj. Tutaj zacznijmy robić 240 dni. Dobra, już chyba nie możemy zrobić tego agresywnie. Zróbmy w takim razie to nieagresywnie. Albo jeszcze lepiej. O tak, ponieważ wydaje mi się, że teraz to byśmy stracili w ogóle manpower. Więc jeżeli chodzi o kolej, to my już tutaj wbudowaliśmy większość tej kolei, ale musimy... A, już się zaopatrzenie wzrosło. Ale musimy nadal wybudować te punkty, żebyśmy coś odzyskali. No nie, zdobyliśmy to i już wszystko... No... Weszli nasi agenci i już jest po nich. A więc zatrzymajmy, zacznijmy tym robić. No i kontynuujmy. Okej, okay, coś tutaj jest. Tutaj robimy tylko radary. Okej, okay, już tak robimy integrację, że już prawie wszystko mamy. Siła zwykłego żołnierza. Premia do pracy. To jak stworzenie Cix. Gosiu dostaje dwa razy Tarzana, co mi się podoba. Ale dobra, już weźmiemy. Tutaj Ekwador to kompletnie pada.
tutaj, jeżeli chodzi o lotnictwo, to możemy trochę przesunąć je. No, nasze samoloty... To jest dziwne, bo pokazuje, że jest na czerwono, kiedy tak naprawdę nasze samoloty są dosyć dobre. Chyba chodzi o to, że lotnisko jest w miejscu. Okej. Okay. Padł, padł. Weźmiemy ich całe... całą flotę. Co jest kompletnie niczym, ale okej. Okay. To też, zabieranie floty też zabiera manpower, więc to też pamiętajcie, że tak to działa. I myślę, że mega agresywnie jak damy, to to powinno być dla nas dobrze, bo po prostu się przebijamy przez te terytoria. No. No i nawet dywizje nam zaczęły się budować. Nice. Okej, okay, coś tutaj możemy dalej możemy badać. Mamy szósty poziom producenta broni. To jest znakomicie, nie powiem. Okej. Okay. Jak to wygląda? Jest, no już jest na siódmym. Ma dosyć dobre ulepszenia. Teraz to tylko ulepszamy, jeżeli chodzi o atrybuty broni, więc przydałoby się to wykorzystać. Tutaj część fabryk nie produkuje tego, co byśmy chcieli. Tutaj więcej sobie powysyłamy do samolotów już. No i jesteśmy na dobrej pozycji, bo tutaj atakujemy w to, co chcemy. Panama i Wenezuela. Panama nie ma tutaj, tylko że jest taki problem, że jeżeli zdobędziemy to miasto, to nie wiem, czy to będzie wszystko, co będzie nam potrzebne. Czyli będzie coś jeszcze, ale jak zdobędziemy stolicę Bogoty, to chyba powinno być już... okej, okay. Mamy tutaj jakieś lotnisko? Mamy, zdobyliśmy je. Dobra. Mamy też dużo tych myśliwców nowej generacji, więc ich też wystawimy. Jeden może być od tego. Dobra, niech się wystawią tylko. No i już jest wszystko. No, podoba mi się Ameryka Południowa. To DLC, jeżeli byście chcieli kupić, to jest naprawdę opłaca się, bo rozgrywka jest bardzo, bardzo przyjemna. Nikt ci się tam nie wchodzi do tego, nie masz jakichś problemów. Możesz wszystko robić, co chcesz. No, przyjemność. Okej, okay, za chwilę stolicę zdobędziemy, bo chyba już się wycofują. Nie, co chwila wchodzą i się wycofują. Więc za chwilę i tak powinniśmy. Okej. Okay. O nie, 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 nie. Co ty, co wy, co wy, co wy? Co wy tutaj robicie? O nie. Zaprosili do wojny. Jak wygląda to u was? Źle wygląda. Nie cierpię ten moment, kiedy dołączają. A już prawie ich podpiliśmy. No. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tutaj szybki cofnięcie się. No niestety na autosave, ale no niestety. I spróbuję jak najszybciej przejąć, ponieważ nie chcę mi się walczyć z aliantami. Okej, okay, chyba już koniec. Wystarczy, że wyjdziemy do... Tak! Weszliśmy do stolicy, się udało. Tak, tym razem trochę mikro zrobiłem i... I udało nam się odbić, zanim oni dołączyli do Antanty. Więc... Kolumbia jest kolejnym krajem, które posiadamy. No już dosyć dużo zostało zrobione, jeżeli chodzi o to. Tutaj mamy na przykład już Panamę. Zobaczymy, czy... Wystarczy, że podbijemy stolicę 3, to będzie wszystko. Ale tak to już co, no teraz nam zostało tylko tutaj Wenezuelę podbić. Na szczęście oni nie są demokratami, więc to jest szczęście. Niestety inwestycje kolejowe się skończyły i teraz robię wielkie inwestycje w Paragwaj, żeby go podbić. Bo wiecie, Paragwaj chce go podbić. To jest naszą marionetką. Nie pamiętam, gdzie było zarządzanie poddanymi tutaj. Więc będziemy potrzebowali jeszcze trochę tutaj porobić. A z Portugalią to ja w sumie nawet nie wiem, co mam zrobić. Tutaj nie mam zbytnio decyzji do tego. Okej, okay, więc jak już tutaj przybędzie część dywizji, to rozpoczniemy atak. Tutaj nie chcę za bardzo ćwiczyć nasze dywizje, bo byśmy umierali w męczarniach. Ale może zanim to zrobimy, to zapiszemy. Akurat mogę to robić dlatego, że trochę
No niestety, Hoi jest bardzo chaotyczną grą, więc nie dziwcie się. No właśnie. Nie dziwcie się, że na przykład coś takiego robią, ponieważ później się okazuje, że na przykład zaatakują Panamę i nie będę mieć wojny z całym światem. Nie chcę mieć wojny z całym światem, dosłownie. To jest najgorsze, że Antanta to jest taka frakcja, która po prostu ci wchodzi, nieważne kiedy, wejdzie ci i po prostu, że takie, że a, tutaj demokracja, no to wspieramy to. No, to powinno być nieco już naprawione, powinni się już jakoś na tym pochylić, bo to jest naprawdę psujące. Jeszcze gwarancje to jest kolejne, ale nie wiedziałem gwarancji, co oznacza, że na pewno to nie był ten okres. Jakoś na samym początku zawsze jest problematyczne. Dobra, w takim razie wypowiedzmy wojnę. Mamy zapis, więc nie ma problemu. I tutaj chyba nikt nie będzie was wspierać, bo nie jesteście demokratami. Tak. Jakbyście byli, to zapewne ktoś by was wysparł. Ale nie jesteście. I tak naprawdę wydaje mi się, że jak to zrobimy, to będzie wszystko, jeżeli chodzi o content do DLC do Ameryki. Oczywiście mówię, że jeszcze neutralny Paragwaj został, ale ten neutralny Paragwaj. Więc no, z łatwością przechodzimy. Mówię, to jest albo... Jakbyśmy lepsze dywizje budowali, to mielibyśmy problem. Jak sami widzieliście wcześniej z zaopatrzeniem. A teraz to takie mamy w sumie podstawowe, takie, które na pewno w Europie to by nic nie zrobiły, a tutaj sobie radzą. Okej, okay. Wszystko. Zdobyta Wenezuela, możemy jeszcze tutaj włączyć, za chwilę powinno się nam to odpalić. No i oczywiście mamy jeszcze te rzeczy, no to za chwilę sobie zcheatujemy i sobie wszystko to odpalimy, ale jak mówiłem, tutaj już nic zbytnio nie ma, możemy jeszcze sobie to zrobić, to byłoby mądre zrobić jak najszybciej, ale już trochę, że tak powiem, zapomniałem, ale tak, no tutaj to jeszcze możemy dołączyć do frakcji, ale powiedzmy sobie szczerze, nie, jakoś to nie przekonuje mnie. Podoba mi się, że Czarnogóra i Albania jest. Ogólnie chyba jeszcze Chorwację mogą wyzwolić, czy jakoś tak. Więc to jest trochę ciekawe, że... Takie trochę dodali taką mechanikę jakby z moda, zawsze mówię. Rosja to... No może gdybyśmy wysłali, gdybyśmy tylko zaatakowali Rosję, to może wtedy mielibyśmy, ale widzę, że zrobili interwencję w Iranie i teraz mają to. Tak, zazwyczaj oni biorą od te tereny, od te, tak historycznie, bo oni wzięli te z ropą, ale tutaj nie ma ropy. Dosłownie nie ma ropy. Nie rozumiem dlaczego. No, więc tak historycznie tutaj trochę tak wzięli podczas wojny. A my tutaj możemy sobie powyłączać niektóre rzeczy. No, trochę słabo nam poszło, że tak powiem, że straciliśmy dosyć dużo ludzi. Ale no, było warto. Tak, jeżeli chcecie zjednoczyć kontynent, to Ameryka Południowa jest najfajniejsza, ponieważ przez dłuższy czas nikt ci się tutaj nie wchodzi, nie mówi, że o, tutaj nie możesz tak zrobić. No, możesz robić większość rzeczy, które jest. No, drzewko jak zwykle za duże. No niestety oni robią takie drzewka, jakbyś do 50 miał robić, bo jeszcze masz tutaj jakieś rzeczy takie małe, takie pojedyncze, no. No po prostu tak robią. A to... Jakoś dosłownie nie rozumiem, dlaczego ktoś by chciał dołączyć do frakcji, która jest dosłownie strasznie... jest daleko od ciebie, po co dołączać? Podoba mi się nawet te ikonki takie, że specjalnie zrobili, trochę rozróżniają się, ale... Tak, to jak mówiłem, nie opłaca mi się. Może sojusz może mi się by opłacił? Może, ale... Ile już państw może stworzyć sojusz z Włochami, że oni będą zmuszeni, żeby zrobić sojusz? No, już bardzo dużo jest takich państw. Trochę głupia mechanika, nie powiem. Więc według mnie powinni zmienić, że jakby oni byli tym... liderem sojuszu. O, to może miałoby sens jakoś bardziej. A tak to... No, lider, że tworzysz lidera sobie. Zresztą może moglibyśmy sobie robić Mercosur. Co polega na tym, że moglibyśmy dodawać do frakcji, ale nie wiem, czy przy dominacji Ameryk Mercosur jest dobrym pomysłem.
To zależy jak tutaj zrobimy, dobra. Wiecie co, zostało 8 dni jeszcze. Zanim zaczniemy cheatować, to my zobaczymy, co ten Merkur może zrobić. Więc tak, tutaj oczywiście sobie możemy to dać na dół. Teraz to, co robiłem, to ja po prostu rozbudowałem tutaj wszystko, co jest w Paragwaju, żeby ich podbić. Dobra, zobaczmy, co Mercosur daje. Może to jest tylko takie, że daje nam decyzję, żebyśmy mogli marionetki zrobić. To nawet miałoby sens. A tak, to... tutaj... Mamy jeszcze te decyzje, takie, które w ogóle nie podejmowałem. Chyba powinienem zacząć robić. Tutaj chyba... Czekaj, Bułgarii umarł? Chyba ta gościu umarł w Bułgarii. No, szkoda. Dobra, w takim razie robimy zwiat. Możemy zrobić szyfr na kogoś. Nie wiem, na Panamę zróbmy. Już nie ma zbytnio znaczenia, bo i tak Panamy nie zaatakujemy. Nie muszę one dołączyć zawsze do aliantów. A my w sumie mamy marynarkę. Tam podkradliśmy sobie trochę marynarki, więc jest. I ogólnie sprawdzając sobie w kodzie, to tak, zostało zmienione coś, że tutaj został dodany jeden trade, super nazwa jest, gdzieś z minami, gdzie są miny, to jest chyba to, jednostka wymowa. Chodzi o to, że po angielsku świetno ma nazwy, bo nazywa się Minecraft. Tak, jednostka minowa. Więc po polsku kompletnie... No kompletnie się tego nie da przetłumaczyć. Może jakbyśmy mieli jakąś polską podróbę Minecrafta, czy coś takiego, to może byśmy mieli jakąś... Miałoby to mieć więcej sensu, ale chodziło o, że Minecraft, wiecie, Minecraft. Dobra, już za chwilę Mercosur powstanie. Okej, okay. I co możemy zrobić z tym Mercosurem? Już tutaj nie jest zablokowany, więc... z tym... Tutaj nie ma... Jaki ma sens, że my będziemy chcieli zaatakować państwa, których nie mamy nawet połączenia, byśmy musieli się desantować? Okej, okay. Postępuj zgodnie z zaleceniami PTTP. Aha, czyli że teraz nasz producent. No to ma sens. Ta zarąbista muzyka. No czasami naprawdę ona bardzo mocno uderza. Co tutaj mamy? Mamy tutaj. No dosyć dobrze samoloty nam poszły pod sam koniec. Dobra, jak to wygląda? Możemy... O, mówiłem, możemy zrobić coś takiego. Możemy... What? To jest zepsute. To jest zepsute. Kompletnie. Mówimy o... Typowe DLC do Hoja. Nie przetestowali go przed tym. Kolejny Waking the Tiger. O, nie cierpię kiedy. Możemy zaprosić neutralną Nicaraguę. Dlaczego tych? A nie, możemy do niej. A tych to w ogóle już nie zaprosimy, bo oni nas nie cierpią. Nie, czekajcie. Moglibyśmy sobie poprawić relacje z nimi. No. Mielibyśmy te 25, więc. Okej, co to jest za rodzaj? Flota eskortowa. Kompletnie nie kojarzę tego drzewka, jakbym nigdy jego nie robił. Atak lekkie, atak przeciwlotniczy, to tu. Dobra. Na razie sobie tak robimy. Możemy zaprosić ją. Zgaduję, że przy tych eventach akurat będą się zgadzać. Ponieważ nie sądzę, żeby zakodowali tak bardzo mocno, że się nam nie zgodzą. No ale zobaczymy sobie. Dobra, czekajcie, bo kolejny odcinek już nie ma sensu. Ten odcinek będzie strasznie długi. Dobra, czas na cheatowanie. Czas na cheatowanie, ponieważ wszystko to jest siła polityczna, więc bum 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 bum. Tutaj tego nawet nie musimy robić. Tutaj nie musimy. Propagandę to zróbmy sobie tak po prostu.
Możemy sobie zmniejszyć poziom, boom. I chcemy ich zanektować. Wow, ale szybko nam schodzi. No nasza budowa jest naprawdę ogromna, a my im budujemy prawie... No wszystko co mogłem robimy, po prostu ich teraz bunkrujemy, dosłownie wszędzie bunkry im stawiamy. Okej, okay, więc możemy to zrobić. Możemy w takim razie... popraw relacje, z wszystkimi poprawimy relacje. Poprawy relacje. To nie jest nic. Dobra. Możemy jeszcze zaprosić tych, więc tych też. Poprawy relacje. Ok. Dobra, już możemy zapraszać. No. Jeżeli nawet się nie zgodzą, to zgaduję, że to jest po prostu taka mała szansa, żeby się nie zgodzili. Ale mówię, to jest po prostu zapisz, wracasz i... Nie chcę tutaj. Wracasz i po prostu wszystko ogarniasz. Okej. No, Panama, to można było się spodziewać, że tego się nie zgodzą. No. Nie, bądźmy szczerzy z tym. Oni... Raczej by się nie zgodzili. Okej, okay. Czyli chodzi o to, że jeżeli mają inną ideologię, to wtedy się nie zgodzą. Okej. Okay. Okej, okay, czyli to chodzi o to, że możemy co chwila ich zapraszać. Próbować, żeby znowu powrócili. Okej, okay. Kuba, Haiti, Salwador. Wiecie, jest małe prawdopodobieństwo, że nie dołączą, ale jest zawsze prawdopodobieństwo, że dołączą. Możemy nawet Holandię zaprosić, a bo zgaduję, że chodzi o to, że jeżeli ma stolicę w tym, to możemy ich zaprosić. Czekajcie, poprawię relacje z Holandią. Możemy też wysłać się agenta, żeby poprawiał relacje, naciski dyplomatyczne. No. Czekajcie, Panama się zgodziła? Zgodziła się. Dosłownie możemy to wykorzystać, bo możemy nieskończoność to wciskać. O, masz los. Uwielbiam to, kiedy nieskończoność możemy wciskać i ich nękać, żeby dołączali do nas. Okej. Okay. Razem jesteśmy silniejsi, to kompletnie niedorzeczne. Niedorzeczne jest to, że muszę ciągle wnikać w to. Dobra, wiecie co? Ja może już... to wyłączę i zobaczymy, znaczy się to po prostu tylko, żeby zobaczyć jakie jest maksymalne, jeżeli chodzi o to. Tum, już tutaj wszystko jest. Nie będziemy atakować się Afryki, to nie jest jakiś playthrough, żebyśmy wszystko zrobili na maksa. Tutaj, co to jest za producent samochodów? Zużycie paliwa, maksymalność. A, tu jest tak, zrobione. Zazwyczaj biorę to, bo jest wtedy więcej opcji do wyboru. Okej. Okay. Tam chyba jeszcze były jakieś punkty, zgaduję. Okej, okay, razem jesteśmy silniejsi. Tak, to prawda, razem jesteśmy silniejsi. Ale jeszcze Holandia by się przydała dołączyć. Tutaj Honduras ciągle nie chce dołączać. No, i Kuba. Jak tam z Holandią? Już powoli wzrasta. Ciężarówki w takim razie róbmy. Że już producenta ciężarówek zrobiliśmy. I pytanie jest jak teraz, bo mamy ten ideę, że z tym, co to jest, rozwijający się kraj, czyli mamy minus 10 fabryk miejsca. Nie jest to jakieś mega złe. Lokalny tempo lodowy plus 10, no dobre. A tutaj mamy lepsze. Ciekawe co dlaczego niektóre regiony wydają się, że po prostu mają lepsze od pozostałych. No w ogóle, ogólnie rzecz biorąc, nie jest to zły trade.
Tak ogólnie rzecz biorąc. Okej, jak tam wygląda z tym zarządzanie poddanymi? Jeszcze trochę zajmie czasu. Okej, nie zgadzają się. Możliwe, że przez to, że są w frakcji, to nigdy się nie zgodzą. Więc to jest taki minus. Kuba jest w frakcji w takim razie, sprawdźmy. Brak frakcji, no. Co tam jest? Honduras jeszcze. Honduras nie jest w żadnej frakcji. Tak. Chodzi o to, że jest jakaś szansa. Nie mówię, że to jest, że im bardziej będziemy się natarczywie ich pytać, tym jest większa szansa, tylko jest jakaś szansa, więc po prostu musimy wlecieć w ten, jeżeli chodzi o o różnorodność tego, o po prostu, żeby wejść w moment, kiedy procenty, prawdopodobieństwo będzie dla nas odpowiednie. Okej, więc możemy jeszcze trochę poćwiczyć. Już mamy 100 milionów w naszym, jeżeli chodzi o naszą frakcję. Okej, teraz ktoś się zgodził. Zgodził się Honduras. Teraz tylko chcę Kubę. Tak to wiem, że Holandia to kompletnie się nie uda nam zrobić. My wygenerowaliśmy 42? Ile my wygenerowaliśmy? No, Rzesza Niemiecka 118, ale my 21%. No, 21 to nie jest. Dobra, więc możemy w sumie jeszcze zrobić naciski dyplomatyczne tylko po to, żebyście byli zadowoleni. To realnie nic nie robi, ale żebyście byli zadowoleni i przeciwko komu możemy zrobić szyfrowanie Meksykowi. Możemy zostać mistrzem. Tym mistrzem. Dwóch szpiegów, zawsze uwielbiam. Dwóch szpiegów. Okej. Okay. No, przeciwko wam Wargo, ale już nic nie możemy zrobić. Okej, okay, więc czekamy. W głównym mierze chcę jeszcze Paragwaj zintegrować i to tyle. Okej. Okay. Nie zgadzają się. A to tylko kwestia czasu. Możemy wziąć pożyczkę, co miałoby jakiś sens, gdyby, nie wiem, gdyby to było mega ważne, ale jakoś mi się wydaje, że to nie jest jakieś mega ważne. I dobra, ile jeszcze musimy poczekać? Już jeszcze tak blisko. Dobra, mówicie, że jest niedorzeczny, ale Honduras się zgodził. Okej. Okay. Dobra, przybrzeżna. Co my to zrobiliśmy? Przybrzeżna marynarka wojenna. O, to jest nawet dobre dla całej pochoty. Nice. To też weźmiemy. Dobra, póki co nie możemy nic zrobić, jeżeli chodzi o Paragwaj. Musimy poczekać chwilę jeszcze. Tutaj sobie jeszcze naciski dyplomatyczne jeszcze zwiększymy. O, i już możemy. Aneksja. I nice. I już nie mamy czegoś takiego w środku. Ogólnie nasza stolica teraz jest tutaj. Z jednej strony fajnie, a z drugiej strony mamy ekstremalnie gorące i lekki deszcz. Ale z drugiej strony nie, ogólnie fajnie, bo jest coś takiego, że... Czekajcie, mamy połączenie kolejowe? Nie mamy. Tak. Trochę głupie było, że nie mamy połączenia kolejowego. Dobra, to tutaj tylko zmniejszmy. Już jak coś zaczęło się budować, to żeby nie było problemu. Okej. Okay. Włączmy. Kolej też. Chodzi o to, że jest dziwne. Jak budujemy kolej w danym państwie, to nie zmniejsza się. Ale jak budujemy już supply hub, to już się zmniejsza, więc... to taki problem. I oczywiście mamy też problemy z tym, że jeszcze nie zrozumieli, że tego państwa nie ma, więc muszę zrozumieć. No jak połączymy tą koleją, to powinniśmy już mieć... nie powinniśmy mieć problemu. Dobra, Kuba już jest z nami, czyli wszystkie państwa, jeżeli chodzi o to, co chcieliśmy osiągnąć. Tutaj możemy sobie zmienić nasze dywizje, dać ich tutaj. No już nie będziemy próbować Holandii, bo nie ma sensu tego robić. Mamy jeszcze integrację państwa do zrobienia. Musimy wiercić głębiej. Tak, wiercimy głębiej.
I co jeszcze? No i możemy teraz sobie tak typowo infrastrukturę zrobić wszędzie. Najpierw w Brazylii oczywiście, bo to nasi poddani. W sumie ma to sens, jeżeli chodzi o to, że jesteśmy cesarstwem, bo w sumie jakiego cesarza obchodzi to, czy rządzi jakimś narodem, czy nie. Nie, obchodzi go zbytnio, więc nawet to ma sens, że podbiliśmy. Bo jakbyśmy podbili jako demokracja, to jaki to ma sens? Oczywiście każdy ma inną ścieżkę, więc to jest w głównej mierze o to chodzi, ale tak to ma nawet sens to, że jesteśmy monarchią. Okej, tutaj nie ma już sensu z tym. Tutaj karabiny są, na jakim poziomie jest ta organizacja? Sprawdzimy za chwilę. Tutaj sobie trochę zwiększymy sobie do tego, możemy w razie resztę do karabinów dać. Nawet mamy dosyć dużo samolotów, ale no nie powiem, nasze, jeżeli chodzi o fabryki, nie jesteśmy najpotężniejszym państwem na świecie. Za chwilę zapewne po prostu sprawdzę na tablicy wyników, jak to wyszło. Ale co, no ciągle mamy poparcie, nam zwiększa się. Oczywiście do pewnego momentu się nam zwiększy. Wygląda to ładnie, nie powiem. Tak, jeżeli chodzi o frakcję taką jako całość, jak to wygląda, no to Mercosur, no to Mercosur. Mamy przecież jeszcze tutaj Mercosuru. Niemcy, no Niemcy raczej przegrają, ponieważ jak się im się desantują co chwila, to jest słabo. Oraz, co to jest? Oś. Znaczy się zawsze było śmieszne z tym, jak tak nazywali. No i co teraz? No teraz to tylko mogę zobaczyć tablicę wyników i... No DLC jest fajne, nie powiem... Możecie zrobić całą ścieżkę bez potrzeby oglądania się na innych, ponieważ tutaj niestety w Bułgarii był taki problem, że żeby zrobić całą tą ścieżkę, to nie dało się. No, jeżeli robiliście prostą ścieżkę, to oczywiście no można. Ale tak to się nie dało. Pytanie jest takie, czy to... Czekajcie, do państwa, któremu na pewno się chowa, to... Nie, ci mają takie małe drzewko. Ci... Tak trzymać. Tak, widać to. W sumie mogliśmy zawsze Związek Radziecki zobaczyć. W sumie oni to tam zaczęli tak bardzo, jeżeli chodzi o tą mechanikę. Wcześniej to była taka pojedyncza, teraz to prawie wszystkie państwa mają, że znika im część drzewka. Z jednej strony fajne, bo nie trzeba. Dla mnie najgorsze to jest, kiedy drzewko ci się po pewnym czasie pojawia, czyli to, co Tenno zrobiło. Ja kiedyś korzystałem z tej mechaniki i powiem wam szczerze, to jest głupia mechanika. Gracze kompletnie nie wiedzą, co przyjdzie ci następnego. Kompletnie nie wiedzą. I nie wiesz, to jest po prostu mechanika taka typowa do storytellingu, ale totalnie nie gotowa, jeżeli grasz na przykład, to jest państwo jako dodatkowe do Vanilli. To musisz mieć cały mod pod to. Cały mod dosłownie. Okej, więc zapiszmy w takim razie i... Tam jest informacja o rozgrywce, ale nie wiem, czy to jest to, co chciałem. Statystyki... Nie... Musimy po prostu chwilę poczekać i wyjść do menu. Okej. Wynik. 66 punktów, to chodzi o to, że to nam... To zawsze zdaje mnóstwo punktów, więc... Zobaczmy wojsko. Byliśmy no, gdzieś tacy 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 miejsce wojsko. Marynarka, nic nie robiliśmy, więc tylko to, co ukradliśmy. 5 miejsce, dobry wynik. Fabryki militarne, 4 wynik. To nawet dobrze poszło. To nie są fabryki militarne, to jest przemysł. A jeżeli chodzi o ląd, czyli ilość prowincji. No, że za ZSRR to zawsze przebije wszystkie. Nasza frakcja Mercosur była trzecia od końca, a piąta. No, nie dziwmy się, ja tylko byłem. No, jakby ktoś jeszcze był więcej, to miałoby więcej sensu. No, tylko przywódcy, no to cesarz.
Szkoda, że nie popatrzyłem sobie na jego traity, bo dostawaliśmy traity i nie patrzyłem, ile tam... Zazwyczaj tam monarchowie dostają jakieś takie różne traity, które śmiesznie nawet brzmią na samym końcu, jeżeli chodzi o tytuły, ale nie, tylko CSS Brazylii dostaliśmy, więc nic więcej. Dobra, ten odcinek był długi, bo już nie miało sensu nagrywanie kolejnego. No tak, tyle. Niestety ta część trudno ją zdobyć, ponieważ AI będzie się trzymać tego, jak dosłownie trzymać się tego aż do samego końca. No, nie ma sensu zbytnio tam ogarniać. Tutaj ta prowincja taka dziwna jest też. Więc to tyle z tego, z tej serii. Moglibyśmy zawsze Etiopię zamykować. W ogóle, czekajcie, Etiopii udało się przeżyć. Ale Etiopia to jest takie państwo, które kompletnie, ale to kompletnie z drzewkiem łamie zasady. Nie da się już podbić, że Etiopia... Ja widziałem Road to 56, ono dobrze zrobiło. Że Etiopia nie jest, a etiopski nie jest aż takie mocne. Ale tutaj to kompletnie dziwne jest, ponieważ oni zawsze sobie radzą z tym. Czekaj, co to jest? Kraiban Grove. Są dwa regiony. A nie, dobra, tutaj są te. Co to jest, państwo? Co to za flaga jest? Czekajcie, muszę to wyzwolić. Wiem, że to nie ma przywódcy, ale ja po prostu muszę to wyzwolić. Ja chcę tylko to zobaczyć. Kanany okupowane. Nie Rapa Nui, tylko coś. To jest to. Wyzwól. Super flaga. Dobra, daję to Etiopii. Dobra, macie z powrotem. No, więc to tyle z tej serii. Widzimy się, no jeszcze nie do Hearts of Iron 4, ponieważ wracam z serią z innej gry. Polecam, dlatego że, no, nawet fajne, tylko wiem, że nie wszyscy robią platformówki. Ale nawet ciekawe, jeżeli chodzi o gameplay. Nie jest taki nudny, jeżeli chodzi o design poziomów. Więc widzimy się w kolejnych seriach. No to, cześć.